Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców w podcaście Stalowska Brać. Słuchajcie, spotykamy się po dwóch kolejkach. Mecz z Ruchem Chorzów i ze Śląskiem 2 Wrocław. No, wiele emocji po tych dwóch kolejkach. Pewnie życzylibyśmy sobie, żeby już po Ruchu był ten awans. Niestety nie udało nam się tego meczu wygrać. Przegraliśmy z Ruchem 2-1 u siebie. O tym meczu dzisiaj porozmawiamy i porozmawiamy o Śląsku 2 Wrocław w składzie. Kamil, witam wszystkich, oraz Seba i Michał. Cześć panowie. Cześć wszystkim. Cześć, witam. Michał, to wiesz co, zaczniemy sobie pewnie tutaj od ciebie. Twoja opinia odnośnie meczu z Ruchem, wydania wojskowe, jakbyś mógł skomentować, bo o trybunach jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy, a chciałbym cię zapytać o komentarz do wydarzeń boiskowych, bo szczerze mówiąc ja dosyć słabo ten mecz pamiętam z uwagi na bardzo dobrą zabawę w Łynie. Wiem, że ty oglądałeś z odtworzenia, to wiem, że też się dobrze bawiłeś, ale wiem, że obejrzałeś mecz z odtworzenia, więc jakbyś mógł się podzielić z nami. Mecz bardzo fajny, mecz dwóch zespołów, które są w górnej czubie tabeli, więc na pewno poziom meczu zadowolił kibiców przy Hetmańskiej 69. Mecz, który rozpoczął się od dobrego wejścia Ruchu w mecz. Przez pierwsze 10 minut spotkania to Ruch kreował grę, miał groźniejsze sytuacje. Później od 10 minuty to my przejęliśmy bardziej inicjatywę i prowadziliśmy grę. Bardzo dużo strzałów z dystansu. Głowacki, Małecki, Marczuk. Na pewno to rzucało się w oczy. Strzały z dystansu, które bardziej lub mniej absorbowały bramkarza zespołu gości. Później znowu niestety Ruch doszedł do gry. Nie wiem, co było to spowodowane, ale ta pierwsza połowa taka mocno przeplatana, falami ta gra się układała. No a druga połowa niestety, ale tutaj zostaliśmy dość mocno wypunktowani przez Ruch. Wyszło jednak niestety tutaj błędy w obronie naszego zespołu i niestety wynik dla nas niekorzystny w tym spotkaniu. Bardzo niestety tutaj z wydarzeń boiskowych moją uwagę przykuł fakt, że napastnik zespołu gości Szczepan, gdyby był skuteczniejszy, to mógłby zaliczyć hat-tricka w tym meczu. Miał oprócz strzelonej bramki, sytuacji bramkowej, to miał również dwie bardzo groźne sytuacje, które mógł wykorzystać i zakończyć mecz z hat-trickiem. Widać, że w momencie, gdy Ruch kontrował w końcówce spotkania i rzucał dalekie piłki pomiędzy dwóch środkowych naszych obrońców, to stwarzało to naszemu blokowi defensywnemu bardzo dużo problemów i prawdę powiedziawszy, gdyby nie słaba skuteczność w końcówce zespołu Ruchu, to ten mecz mogliśmy przegrać wyżej 2. Także pod kątem takiej gry, przebiegu spotkania, to tutaj myślę, że to jest cenna też dla nas lekcja, bo po poprzednich spotkaniach byliśmy przyzwyczajeni do pasma sukcesów, a tutaj w meczu z zespołem z górnej części tabeli myślę, że przyszło takie spore otrzeźwienie, że pomimo tego, że awans mamy już na wyciągnięcie ręki, to jednak potrzebna jest zmiana wzmocnienia, myślę, w zespole i jednak podejście bardzo, bardzo poważne do poziomu pierwszej ligi. Tak, Michał, tylko tu bym chyba polemizował z tym. Generalnie chyba z większością się zgadzam, polemizowałbym tylko chyba z punktem, w którym wspomniałeś o tym, że mogło się skończyć więcej niż 2-1. Wydaje mi się, że to jest konsekwencja po prostu tego, że musieliśmy się troszeczkę pod koniec meczu odkryć i po prostu próbować remisować, tak?
próbować zremisować to spotkanie, no i wydaje mi się, że taka jest tego przyczyna. Seba, słuchaj, jesteś starszym troszeczkę kibicem ode mnie, ja też pamiętam fajne mecze na Hetmańskiej z fajną oprawą, ale no chyba takiej oprawy kibicowskiej nie było przy Hetmańskiej od lat. Jak ci się podobało to spotkanie z kibicowskiego punktu widzenia? No ja postaram się zrobić taki łącznik pomiędzy wypowiedzią Michała, a to, do czego ty za chwilę pewnie dojdziesz, bo jak miałbym podsumować to pod względem piłkarskim, to jedno słowo, które mi przychodzi do głowy, to skuteczność, a jeżeli mówimy o takich walorach kibicowskich, to gwiazdy, ale za chwilę powiem, o co chodzi. Z tą skutecznością to generalnie na pewno, jeżeli chodzi o naszych piłkarzy, no to brakowało tej naszej skuteczności, szczególnie w pierwszej połowie, bo pomimo tych celnych strzałów, no nie udało się pokonać bramkarza Ruchu, dobrze bronił. Myślę, że należy go za to pochwalić, natomiast odwracając sytuację, skuteczność dla Ruchu Chorzów. Ta piłka, którą zagrał piłkarz Mokrzycki, notabene chłopak, który miał, nie wiem czy epizod, ale generalnie na pewno jakiś fragment swojej kariery w Stali Rzeszów, no po prostu była genialna, fenomenalna i takiej piłki to ja nie pamiętam dawno na żywo na tym poziomie. To w ogóle była piłka, która po prostu jest zagrywana bardzo rzadko i pokazuje duże umiejętności tego chłopaka. Napastnik w ogóle super wyszedł i strzelił. I wiadomo, że potem jeszcze Ruch podwyższył na 2-1 ze stałego fragmentu gry, więc skuteczność, Ruch tak, my nie. Mówiąc po prostu krótko, jasno i na temat. A co do gwiazd i ujęcia kibicowskiego. No panowie, musimy mieć świadomość tego, że za chwilę przyjdzie nam mierzyć się z taką sytuacją, że będą tu przyjeżdżać zespoły, które są utytułowane, które mają wielu zagorzałych kibiców i takie show zarówno po stronie drużyny przyjezdnej, jak i ze strony naszych chłopaków, bo ogromny szacunek, oprawa była fantastyczna i dawali radę i słychać to było i było to widać. Ja po prostu byłem zachwycony tą atmosferą związaną właśnie z pokazami Piro i nie tylko, bo no to jest coś, co mega ubarwia mecz. Obok mnie siedział mój bardzo dobry przyjaciel, który sporadycznie chodzi na mecze, taki jego wybór, natomiast on był po prostu zachwycony i poziomem piłkarskim, i poziomem oprawy. Także chciałbym, żeby takich wydarzeń na naszym stadionie było jak najwięcej. No i po prostu ten mecz na pewno długo zapadnie w pamięć moją i pewnie wszystkich kibiców. Dzięki Seba, czyli streszczając, tak dla Piro, nie dla kary, nie dla kar za Piro. Fajnie, dzięki panowie za wasze komentarze, to tak tylko od siebie też dodam, no, że oprawa niesamowita i już też nie mogę się doczekać, aż w tej pierwszej lidze będą do nas przyjeżdżać ciekawsze zespoły, właśnie tak jak Seba powiedziałeś, z znacznymi grupami kibiców i po prostu ta pierwsza liga będzie nam gwarantować de facto co 2 tygodnie mecz przy Hetmańskiej z udziałem kibiców gości. Tego sobie życzmy, żeby to były fajne spektakle. Zaraz przejdziemy do meczu, który bezpośrednio może nam dać awans, a jeszcze byśmy skomentowali mecz ze Śląskiem Wrocław, Śląskiem 2 Wrocław przy Oporowskiej we Wrocławiu. Niestety nie miałem szansy zobaczyć samego początku spotkania, bo lekko spóźniliśmy się z wejściem na sektor i z dojazdem na mecz. Seba, także chciałbym, żebyś swoją opinią się podzielił może o początku tego spotkania, a wiem, że część transmisji została przerwana, to znaczy gdzieś tam od 60. którejś minuty, że po prostu Sportize czy Ewiner nie domagało, więc tutaj postaram się ja dopowiedzieć swój komentarz odnośnie boiskowych wydarzeń. No tak, jak się okazuje, i Sportize, i Winner, i Viaplay wszyscy nie domagają, ale takie są uroki. Natomiast ten mecz z punktu widzenia naszego, no niezmiennie się cieszę, że udało się tam te 3 punkty po prostu nawet nie wywalczyć, po prostu wygrać, bo największym plusem, jeżeli miałbym po prostu pochwalić i powiedzieć coś, co przykuwa moją uwagę po tym meczu, to to, że chłopaki po prostu wyszli na boisko i pomimo tego, że grali jednego zawodnika mniej, grali dalej to, co umiał robić najlepiej, to, co mają wytrenowane, ofensywa, nacieranie do przodu, ataki. Okej, bramki padły po stałych fragmentach gry, należy mieć tego świadomość, ale jak spojrzymy sobie na obraz gry, ten początkowy i dalsze etapy pierwszej czy początek drugiej połowy, widać było, że my tą grę prowadzili, żeśmy się konstruować te ataki w taki sam sposób jak do tej pory, pomimo tego, że graliśmy jednego zawodnika mniej. No i faktycznie no, takie sytuacje nie powinny się przydarzać naszym środkowym obrońcom na początku gry, bo no, nie po to wymieniali, żeśmy tą defensywę
pije do wcześniejszych zawodników, którzy generalnie grali na tych pozycjach, żeby takie głupie błędy robić, bo to jest głupi błąd, on nie powinien się wydarzyć. Natomiast wygrali, żeśmy, i to jest rzecz najważniejsza i ogromne brawa. Natomiast tylko jeden wątek poboczny. Nie wyobrażam sobie sytuacji w zawodowym futbolu, a za taki uznaję poziom naszej ligi, że przez cały mecz drużyna, która gra zawodnika jednego więcej, nie wygrywa meczu. To ja na miejscu działaczy, trenera Śląska Wrocław, to po prostu, no po prostu by mi się tam tak głowa zagotowała, że po prostu, no nie wiem, co bym zrobił. Dla mnie to jest niedopuszczalne. Zgadzam się w pełni. No, ciężko coś dodać tak naprawdę do tego, co powiedziałeś. Tu jeśli chodzi jeszcze o te wydarzenia boiskowe, no kurczę, dwie bramki Łukasza Góry. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, po stałych fragmentach gry Łukasz dobrze znalazł się w dwóch, no przy obu bramkach dobrze znalazł się w polu karnym. Przy drugiej bramce myślę, że trzeba jeszcze tutaj oddać zasługi Krzyśka Danielewicza, który fajnie tę piłkę zgrał do Łukasza wzdłuż linii bramkowej i tutaj on też solidnie zapracował na tą bramkę. Także na pewno Łukasz Góra, jeśli chodzi o poczynania ofensywne, top. Jeśli chodzi o poczynania defensywne, no to absolutny szef obrony w tym meczu. No, nie miał tutaj kompana, Paweł Oleksy dosyć szybko zakończył spotkanie, ale to co Łukasz robił później w defensywie, no to po prostu czyścił jak domestos i tutaj bez dwóch zdań. Najlepszy zawodnik meczu i jak najbardziej zasłużenie zawodnik kolejki. Tutaj w 11 kolejki Łukasz się znalazł. No super po prostu mecz. Według mnie lider drużyny w tym meczu absolutny. Jeśli miałbym znaleźć coś, jakiś minus w tym meczu, chociaż wiadomo, że no, takimi meczami no, panowie wygrywa się ligę i się awansuje, to minusem byłoby pewnie dla mnie zachowanie Piotra Głowackiego pewnie przy kilku piłkach. Wydaje mi się, że źle się ustawiał, że puszczał tą piłkę w kozioł trochę niepotrzebnie. W Śląsku prawy skrzydłowy to był dosyć szybki zawodnik, nie bojący się wchodzić w dribbling. I tutaj parę takich błędów było, ale za to no, Piotrek Głowacki pozwolił nam ten mecz wygrać, bo nie wiem, czy to widzieliście w TV, czy nie. No, w którejś tam minucie, w drugiej połowie po prostu wyjął piłkę z linii. Też przytomne zachowanie bramkarza naszego, który tą piłkę momentalnie złapał i drużyna Śląska nie doprowadziła do remisu. Także tutaj można powiedzieć, że Piotrek też nam wyratował te trzy punkty, nie doprowadzając do... No nie pozwalając po prostu Śląskowi zremisować tego spotkania, także no, gratulacje. Mimo według mnie trochę słabszego występu, w kluczowym momencie, w punkcie kulminacyjnym znalazł się dokładnie tam, gdzie być powinien. No i dzięki temu możemy, panowie, w środę zagrać bezpośrednio awans. Mecz z Hutnikiem Kraków, 19, Hetmańska 69. Wystarczy nam remis, ale czy to będzie remis, czy to będzie wygrana, a może... słaby dla nas wynik. Michał, jak ci się wydaje? No myślę, że gramy u siebie z zespołem, który jest w strefie spadkowej, także no tutaj zespół, jesteśmy liderami tej ligi, no to tutaj walczymy tylko i wyłącznie o zwycięstwo i tutaj takiego wyniku należy oczekiwać od naszych zawodników. Zespół Chotnika ostatnio odnosi lepsze wyniki, jakby tak grali od początku sezonu, to być może byliby wyżej w tabeli, no ale pierwsza część sezonu w ich wykonaniu była słaba, więc walczą o utrzymanie. A mimo wszystko, patrząc na ich wyniki, przede wszystkim na naszą grę, na to, jaki nasz zespół prezentuje styl w tej lidze, no to nie wyobrażam sobie innego sytuacji, jak przypieczętowanie awansu w środę po wygranej meczu z Hutnikiem. Seba, a czego ty się spodziewasz w środę przy Hetmańskiej? No ja myślę, że drużyna Hutnika to już nie jest ta sama drużyna, która napsuła nam tyle krwi chociażby w przedostatnim czy ostatnim meczu sezonu poprzedniego, bo już dokładnie tego nie pamiętam. Chodzi mi o to, że tam już nie jest ten Szydełko, już nie grają swojego takiego trochę catenaccio, czyli dupa z tyłu i laga do przodu, więc spodziewam się gładkiego zwycięstwa. Fajnie, panowie, dzięki. No ja spodziewam się przede wszystkim super atmosfery na trybunach i spędzenia tego wieczoru no, w fanatycznym nastroju, bez koszulki, dopingując Stal. To jeszcze szybkie wasze typy na ten mecz. Ode mnie 3-0 dla Stali. Seba?
Ja też raczej wysoko i bez straty bramki, więc też 3-0. Okej, okay. I Michał? Ja tak samo jak na typerze na grupie typowałem 1-2. Myślę, że tutaj może nam się jakaś wpadka w obronie przydarzyć, ponieważ no, Paweł Oleksy nie będzie grał, więc będzie grał jakiś zmiennik Paweł w tym meczu, więc może jakaś drobna wpadka nam się przydarzyć. Dobra, Michał, zabieram ci głos. Trzymałem krzyżyki, jak to mówiłeś, oby ten awans przydarzył nam się w środę, obyśmy go wywalczyli w środę. Panowie, no sobie i wam w tym 49. odcinku życzę tylko tego, żebyśmy się dobrze w środę bawili i żebyśmy kolejny odcinek nagrali zaczynając od słów. Awans jest nasz. Widzimy się w środę przy Hetmańskiej, godzina 19. Zróbmy wszyscy wspólnie fajną atmosferę i no i awansujmy do tej pierwszej ligi. Hej, Stal! Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.